Barbara Oksińska, prosto z parkietu. Witam Państwa. Naszym gościem jest Krzysztof Kilian, były prezes Polskiej Grupy Energetycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o polskiej energetyce, którą czeka gruntowna reforma. Pan akurat stał na czele PGE w momencie, kiedy w krajowej energetyce zapadały decyzje o budowie dużych bloków węglowych. Dziś utrzymanie ich rentowności jest dużym wyzwaniem. Plan jest taki, żeby utworzyć państwowe NABE, tam włożyć wszystkie elektrownie węglowe, a inwestycje spółek energetycznych przekierować na zielone projekty. Jak pan ocenia ten plan i jego dotychczasową realizację? No, ja myślę, że to jest jedyna droga, żeby pozbyć się aktywów węglowych, które obciążają bilanse spółek energetycznych, w szczególności spółek Skarbu Państwa. Ale to nie jest jedyna rzecz, którą należy zrobić. Pozbycie się aktywów uwolni jakby, czy też powiedzmy nada pewnej wiarygodności spółkom Skarbu Państwa, które będą mogły występować i pozyskiwać finansowanie na swoje inwestycje. Natomiast to nie uchroni tych spółek przed tym, co one mają w środku, czyli są trochę tworami różnych zmian i restrukturyzacji, które przebiegały od lat 90. do dnia dzisiejszego poprzez konsolidację najpierw w 4 koncerny. Teraz nastąpi kolejna, nazwijmy to, odsłona, czyli wyjmiemy na przykład aktywa węglowe do tegoż osławionego NABE, ale nadal nie wiemy, jak te aktywa będą wyjmowane, to znaczy w jakim sensie będzie następował zwrot finansów tutaj, czy też to będzie z długami, czy nie z długami, czyli jak będzie przebiegała cała operacja, czyli jak ona w ogóle zaważy na wartości i atrakcyjności późniejszej spółek Skarbu Państwa. I to jest taki proces czysto, nazwijmy to, strukturalny, bo do tego dochodzą jeszcze, w mojej ocenie, bardzo niskie kompetencje, jakie pojawiły się w ostatnich latach w spółkach Skarbu Państwa, w szczególności w spółkach energetycznych, co widać po bieżącym zarządzaniu i też po braku jakichkolwiek, nazwijmy to, pomysłów, jak uciec do przodu przed wyzwaniami, które nie są znane od wczoraj czy też od przedwczoraj, tylko są znane od 15 czy też niektóre z tych wyzwań od 20 lat. No tak, ale widzimy w strategiach firm duże projekty w zieloną energetykę, w morskie farmy wiatrowe na przykład. Czyli te pomysły gdzieś się pojawiają w spółkach energetycznych. Oczywiście, że się pojawiają, bo najłatwiej jest mówić o pomysłach, czyli o przyszłości. Wszyscy wiemy, jak świat będzie wyglądał za lat 20 bądź za lat 30, a jeżeli zada pani proste pytanie prezesom spółek Skarbu Państwa, jak będzie wyglądał ten świat jutro, pojutrze, za tydzień, no to są jakieś takie niestosowne pytania, banalizujące, że tak powiem, potencjalne osiągnięcia, jakie będziemy mieli za lat 20. Ja bym chciał się na przykład dowiedzieć, jak to będzie wyglądało za tydzień, za dwa, za parę miesięcy, bo to jest najbardziej frapujące akurat w stanie, w jakim są spółki Skarbu Państwa. Do takiego stanu doprowadzone te spółki, że w zasadzie można powiedzieć, z potencjalnych czempionów zrobiono, czy też są to kandydaci na potencjalne wydmuszki rynkowe. Czy tak się stanie? Jeszcze tego nie wiemy, ale wszystko wskazuje na to, że taka firma, na przykład jak PGE, na której czele, jak pani powiedziała, stałem, zamiast bycia jedną z największych firm w Polsce, stanie się przeciętną firmą, która nie wiemy, jaką będzie do końca odgrywała rolę, ponieważ dzisiaj, jak się okazuje, jeżeli napływają jakieś informacje, że coś się dzieje w nowej energetyce, czyli powiedzmy w tej energetyce, która odpowiada na wyzwania klimatyczne, to akurat te wszystkie zawołania o zielonej energii na morzu są mało atrakcyjne, w tym sensie, że one są nadal gdzieś odłożone w przyszłych latach. Jak zobaczymy, że będą jakieś konkretne zdarzenia miały miejsce, czyli pojawi się, nazwijmy to, realizacja tych projektów, to być może wróci jakaś elementarna wiara w te spółki. Natomiast dzisiaj inne podmioty wykonują to,
co powinny robić spółki Skarbu Państwa. Chociażby PAK Zygmunta Salorza, który, jak pani wie, buduje i hub, będzie budował hub wodorowy, buduje panele fotowoltaiczne, a niedawno ogłoszono, że są zainteresowani małymi modułowymi reaktorami jądrowymi, ażeby w tym, co pozostanie po elektrowniach opalanych węglem brunatnym w Pątnowie, Adamowie i Koninie, żeby wykorzystać tę infrastrukturę, a szczególnie infrastrukturę przesyłową. Chociażby PKP Energetyka, która z firmy, która była taką czystą usługową, ale mocno zapóźnioną firmą w rozwoju, stała się jednym z liderów, jeżeli chodzi o przebudowanie i rozbudowanie dystrybucji i przesyłu. To też jest firma, która jest na terenie całego kraju, ma tego typu przewagi, które mogą być użyte na przykład do lokalnego bilansowania, gdzie, jak wiemy, OZE działa w układach bardzo lokalnych, bardzo, że tak powiem, oddalonych od centrów decyzyjnych, chociażby takiej firmy jak PSE, która zarządza całością. Więc można powiedzieć, że tutaj sektor prywatny wyprzedza, a jednocześnie pokazuje swoje widzenie świata, pokazuje też swego rodzaju życzenia, które należałoby spełnić i to państwo powinno zapewnić stosowne regulacje i stosowne warunki, żeby te firmy mogły sprostać wymogom, czy też użyć te firmy do potencjalnej restrukturyzacji. A jak pan myśli, z czego wynika to, że właśnie prywatne firmy tutaj przodują w tych pomysłach, prześcigają się w tych inwestycjach, w tych nowych technologiach, natomiast w spółkach tych państwowych widzimy taką dużą ostrożność w kreowaniu przyszłości? Znaczy tutaj jest akurat odpowiedź, no to jest bardzo łatwa. Firmy prywatne nie są obarczone żadnym łańcuchem decyzyjnym, który musi się gdzieś tam zagłębiać w meandry polityki. Po prostu właściciele tych firm, jeżeli mają możliwości prawne, finansowe, starają się takie decyzje podejmować, ponieważ to jest jedyna obrona przed zmianami, które i tak nieuchronnie nadejdą. Natomiast spółki Skarbu Państwa zarządzane przez, nazwijmy to, takiego szefa Zrzeszenia Przemysłu Energetycznego, obarczonego silną mocą polityczną, no wszystko uzgadniają. W zasadzie można powiedzieć, że nie płyną żadne głosy ze spółek energetycznych, które byłyby warte rozważenia, a które mogłyby wpłynąć na to, jak ma się rozwijać rynek. To w zasadzie ta cała restrukturyzacja, reforma sektora elektroenergetycznego nie do końca powinna wychodzić ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych, czy w ogóle ze strony rządu. Powinna wychodzić przede wszystkim od podmiotów, które działają na rynku, które najlepiej wiedzą, jak można tego typu projekty zrealizować. Natomiast tu nie było dyskusji, jak te podmioty będą realizować restrukturyzację, jak się będą dopasowywać i uciekać od tej pułapki węglowej. Natomiast dostały gotowe projekty. Znaczy, czy też gotowy projekt, on jest nadal w sensie publicznym mocno nieznany i do końca nie wiemy, jakie będą szczegóły i jak on się, że tak powiem, zmaterializuje w sensie organizacyjnym, ale to stawia te spółki jako petentów Ministerstwa Aktywów. Czyli można powiedzieć, że rozmawiamy w zamkniętym kole i teraz nie wiemy, czy decyzje polityczne pozwolą wykonać różnego rodzaju zdarzenia organizacyjno-operacyjne, czy też musi być na to zgoda polityczna. Spółki prywatne mają tę dogodność, że nie muszą się pytać, co nie oznacza, że mają łatwiej, bo sektor energetyczny jest obarczony, czy powiedzmy jest otoczony całym szeregiem regulacji, pozwoleń, koncesji, zezwoleń. Jest to bardzo skomplikowana materia, ale to nie oznacza, że mamy czekać, aż ktoś za nas to zrobi. One podejmują takie działania, nawet jeżeli te działania czasami, czy powiedzmy te projekty, które zgłaszają, brzmią dzisiaj bardzo fantastycznie, to one pokazują, że jest pilna potrzeba stworzenia warunków do przebudowy tego sektora, bo ten sektor to też jest szansa na rozwój całego szeregu innych podmiotów, czyli mówiąc bardzo tak w prosty sposób, po prostu napędza się bardzo duży boom inwestycyjny opłacalny dla wszystkich.
Natomiast podstawowym problemem jest obecnie węgiel. Plan jest taki, żeby ostatnia kopalnia węgla kamiennego działała do 49 roku, natomiast brunatnego do 44 roku. Czy Pana zdaniem te terminy są realne? Wie Pani, nie wiem. Natomiast mogę tylko przyglądać się różnym podobnym problemom, które wystąpiły na przykład u naszych sąsiadów. Takim najlepszym przykładem, bo i też najwięcej węgla jest u naszego sąsiada zachodniego, czyli w Niemczech. I tamten problem rozwiązano, zapraszając do rozmowy wszystkie niezbędne strony, nie rozmawiając z nimi z osobna, tylko te wszystkie strony usiadły przy jednym stole, czyli pracodawcy, związki zawodowe, samorządy regionalne, przedstawiciele struktur lokalnych, organizacje pozarządowe, czyli wszyscy razem uzgodnili, jak ma wyglądać przekształcenie danego sektora w określonym czasie. Akurat tutaj założono sobie 20 lat w przypadku Niemiec. Zbudowano cały szereg komitetów sterujących, które mają monitorować, aktualizować, bo jak wiadomo, dzisiaj możemy sobie zaplanować coś, co będzie za 20 lat, ale to niekoniecznie musi już w przyszłym roku czy za 2 lata tak wyglądać, jak zaplanowaliśmy. Ustalono też budżet tego projektu na 43 miliardy euro i to pozwoliło jakby te wszystkie strony zaangażować w jeden wspólny wielki projekt tak naprawdę wygaszenia działalności w obszarze węgla, akurat w Niemczech węgla brunatnego, bo tam ten problem to jest największy problem do rozstrzygnięcia czy też do zrealizowania. I u nas niestety polityka jest tą częścią, która najbardziej dominuje akurat w tego typu relacjach i ona musi być, bo to jest temat polityczny, nie ma najmniejszych wątpliwości. Natomiast nie możemy rozmawiać ze wszystkimi ludźmi, czy powiedzmy ze wszystkimi grupami interesów po kolei i szukając potem jakiegoś tam wspólnej części tych uzgodnień, bo takiego wspólnego mianownika nie znamy. Wszyscy muszą razem osiągnąć porozumienie i dopiero wtedy można w zgodzie, ale też i w takim poczuciu bezpieczeństwa dla wszystkich stron zrealizować to przedsięwzięcie. Natomiast czy to będzie 2049? No mój Boże, no przecież to jest w ogóle jakaś fantastyka. Kto by tam wiedział na przykład 30 lat temu, że telefonia komórkowa zmieni tak bardzo świat, jak zmieniła. W 1991 roku była pierwsza instalacja GSM-u zainstalowana. Mogę pani powiedzieć jako anegdotę, wtedy w 1992 roku Niemcy zainstalowali pierwszą telefonię i minister łączności, akurat ja wtedy byłem ministrem łączności, napisał do mnie informację w październiku, że do 2000 roku będzie miał 1 000 000 klientów w GSM-ie. To było w październiku 1992 roku. 1 000 000 był w marcu 1993. W związku z tym takie planowanie, jak się pojawiają jakieś nowe zdarzenia, nowe technologie, nowe możliwości, czyli otwieramy jakby takie przedpole do naprawdę dużej kreatywności. Ono może całkowicie, że tak powiem, odmienić losy danych branż, struktur, ale najpierw musimy się porozumieć i zabezpieczyć interesy tych wszystkich, którzy czują się niezabezpieczeni, to chociażby pracownicy czy lokalne struktury samorządowe, ale też i pracodawcy, no bo to jest jakiś majątek, jakieś aktywa i tak dalej. Znaczy to jest podstawa, rozmowa, szacunek, respektowanie się nawzajem i wzajemne uwzględnienie wszystkich interesów bez priorytetu wyłącznie wyborczego, jaki do tej pory w Polsce dominował nad tego typu prawami. Albo brakiem tych rozmów, bo najchętniej nie rozmawiano, bo preferencją był brak rozmowy, bo on mógł naruszyć jakiś status quo polityczny. No ale niestety konieczność, życie nas zmusiło do zweryfikowania tej postawy. Ja myślę, że tak czy prędzej, czy później do takiej mądrości dojdą i ci, którzy dzisiaj decydują, że jednak trzeba usiąść w szerszym gremium i zaprosić wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego w Polsce. Również o tych firmach, o których mówiłem wcześniej, czy tam PAK, Zygmunta Solorza, PKP Energetyka, Polenergia, no i być może różne mniejsze firmy, ale one muszą być też pełnoprawnymi uczestnikami tych zmian, bo one dawno zrobiły cały szereg zadań, odrobiły, przed którymi stoją dzisiaj spółki Skarbu Państwa.
Okazuje się, że musimy brać też pod uwagę głos sąsiadów, bo trwają właśnie rozmowy z Czechami na temat odkrywki Turów. Jak pan myśli, dlaczego w ogóle doszło do eskalacji tego konfliktu i dlaczego tak długo trwają te rozmowy, bo przecież już w miesiącach można liczyć te negocjacje? Tak naprawdę do końca nie wiemy, ponieważ wszyscy nabrali trochę w usta, jeżeli chodzi o praprzyczynę tych zdarzeń. Natomiast możemy się domyślać, wiedząc o jakimś tam harmonogramie, który miał miejsce, czyli od 2000 bądź 2006 najwcześniej rozpoczęły się różnego rodzaju rozmowy, gdzie Czesi zgłosili swoje wątpliwości co do ucieczki wody z terenów okalających ich miejscowości. I te rozmowy były przez wiele lat prowadzone, tak jak wiemy z opisu, przynajmniej ja wiem z opisu dziennikarskiego, w jakiś sposób były prowadzone w taki sposób, że no, trudno było spodziewać się jakiegoś szczęśliwego zakończenia. Natomiast w zeszłym roku, kiedy te rozmowy zbliżały się do finału, wręcz to również wynika z jakiegoś opisu dziennikarskiego, czescy partnerzy zostali, można powiedzieć, zlekceważeni. Przynajmniej oni tak mówią. Czy tak było, nie wiemy. Jak są dwie strony, to zawsze są dwie wersje. Niemniej nie można, że tak powiem, lekceważyć interesu innego partnera, który jest akurat przez granicę, kilometr czy dwa akurat od granicy i ma tego typu problem, jaki eksponuje, czyli brak wody, trzeba było podjąć natychmiast działania. Z tego, co wiemy, też wiele osób nie miało czasu. Tu minister czeski i środowiska był bodajże dwa razy w tym roku w Polsce na początku 2021, wyrażając obawy co do braku możliwości polubownego załatwienia tych spraw. Stąd wziął się ten spór przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a na dodatek dołożyły się jeszcze czeskie wybory, co dodało takiego, nazwijmy to, smaku czysto politycznego. I bardzo taka niezgrabna reakcja polskiej strony, która najpierw udawała, że nie wie, o co chodzi, a potem, że to jest niesprawiedliwe. Być może tak, ale niemniej trzeba było podjąć rozmowy. Natomiast jeżeli chodzi o samą elektrownię czy kopalnię, firma powinna działać i w ogóle jakby odizolować się od tego szumu informacyjnego, który jest przy samych tych politycznych negocjacjach, bo na pewno firma, akurat oddział PGE w Turowie, na pewno uczestniczy w tego typu rozmowach. Nie wiem, czym tam się zakończy, natomiast opisy, które się pojawiają w mediach, no pokazują taką dosyć dużą niezgrabność, no i taką duży brak umiejętności negocjacyjnych. No, nie chciałbym tego dalej komentować, bo też niewiele jest informacji. Strona polska niewiele na ten temat mówi. Mówi tylko, że się zbliżają do finału. No ale jak wiadomo, w wielu sprawach się do wszystkiego zbliżają, a finału nie widać. To już na koniec zapytam jeszcze o ostatnie awarie dużych bloków węglowych. Mieliśmy w tym roku całą serię nieszczęść. Był Bełchatów, następnie planowo stanął nowy blok w Turowie, a teraz mamy awarię nowego bloku w Jaworznie i to poważną blok stanie do lutego przyszłego roku. Czy pana zdaniem coś niedobrego dzieje się, coś niepokojącego dzieje się w polskiej energetyce? No, wie pan, awarie myślę, że są jakby taką normalną codziennością, która towarzyszy użytkownikom jakiegokolwiek sprzętu. Być może, znaczy musielibyśmy poznać najpierw przyczyny tych awarii, czyli wiedzieć, co było przyczyną tych ostatnich dużych awarii. Akurat w przypadku Bełchatowa i Rogowca to była awaria nie w Bełchatowie, tylko w stacji należącej przekaźnikowej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych, które również bardzo tak enigmatycznie się wyrażało o tej awarii, nie bardzo przyznając się na początku do tego, że to jest ich stacja przekaźnikowa. A bloki zostały wyłączone awaryjnie, to tak jak się wyłącza jakieś tam, nie wiem, urządzenie w domu, które ma nas chronić przed zniszczeniem, no to bezpiecznik wyłącza. I tak zostały wyłączone te bloki, które bardzo szybko zostały przywrócone do pracy.
co jest na pewno, co pokazuje taką akurat w sensie operacyjnym dobrą organizację w PGE w Bełchatowie, w samej elektrowni. Natomiast tam, jak wiemy z tego, co PSE podało, był błąd ludzki wynikający z tego, że pracownik był przekonany, że pracuje w tak zwanym otoczeniu testowym, a nie pracował w otoczeniu testowym, tylko w otoczeniu realnym, czyli de facto faktycznie coś tam nam wyłączył i tyle. Również i w Jaworznie, no mogą się zdarzyć, ja bym tego nie demonizował. To są wszystko, to nie jest tak, że te bloki energetyczne, te bloki węglowe akurat, one są wszystkie takie same i to jest tam 150 czy 200 blok zbudowany w tej samej konstrukcji. To są każdorazowo unikalne konstrukcje wynikające z zaplanowanych parametrów, bo takie sobie wymyślił zamawiający. I można powiedzieć, że to jest za każdym razem nowa konstrukcja, nowe rozwiązanie. I jak przy nowych konstrukcjach i nowych rozwiązaniach, mimo że stosujemy cały szereg znanych rozwiązań, no mogą się zdarzyć jakieś awaryjne sytuacje i to nie jest nic nadzwyczajnego, ale ponieważ w ogóle mamy taką sensacyjną otokę, a tutaj 8 bloków wypadło, a tu w Turowie mamy aferę i awanturę, no to wszystko to wygląda na taką, a tu jeszcze mamy duże ciśnienie na zmiany w sektorze, no bo siłą rzeczy musimy podołać zmianom związanym z ograniczeniem emisji CO2. No to wygląda to na to, jakby to się wszystko uwzięło na nas. Awarie były również i wcześniej, ale ponieważ polityka klimatyczna CO2 nie było na pierwszych stronach gazet, więc nikt o tym nie pisał, no bo o czym tu pisać, że tam jakiś blok wypadł albo jakaś stacja transformatorowa nie działa. Nie było to atrakcyjne. W takim otoczeniu jest dzisiaj atrakcyjne, co oczywiście nie usprawiedliwia, gdyby takie awarie czy zdarzenia miały miejsce w wyniku no, takich, można powiedzieć, zaniedbań czy zaniechań różnego rodzaju. Ale energetyka jest bardzo mocno regulowana również w sensie takiej działalności codziennej. I tam naprawdę trzeba być bardzo zdyscyplinowanym, żeby to wszystko miało sens i było bezpieczne, no i skuteczne w sensie dostarczania na końcu prądu. I ja jestem przekonany, że tak jest. Ale awarie to jest coś, co będzie zawsze, jak będziemy wytwarzali jakieś urządzenia, one będą nam towarzyszyły zawsze. Oby jak najrzadziej. A patrząc na to właśnie, co się dzieje w polskiej energetyce, jakie są plany, jak stare też bloki mamy, które będziemy przecież wyłączać teraz systematycznie w najbliższej dekadzie, czy nawet dłużej. Czy obawia się pan o to, że zabraknie prądu? Są takie obawy? Wie pani co, no tak straszymy się już, pani o tym dobrze wie, bo pani pisze o tym. Straszyliśmy się pod koniec lat 90. że będzie prądu, że zało mamy, w związku z tym napędzano taką koniunkturę do budowania nowych bloków węglowych. Pierwsze 10 lat, 2000 lat było dokładnie takie same. Były takie, co róż były takie przewidywania. Za 3 lata już zabraknie mocy. No i tak ciągle miało zabraknąć i nie zabrakło do tej pory. Co oczywiście nie oznacza akurat w tym konkretnym pytaniu pani, jeżeli podejmujemy się takiej głębokiej restrukturyzacji, że może coś takiego nastąpić. Że akurat nie zdążymy przy wyłączaniu starych bloków albo tych, które już w ogóle nie będą pasowały do produkcji, bo będą miały bardzo małą wydajność i zamawiający, czyli PSE, w ogóle ich nie będzie przywoływał do pracy, to co będzie oznaczało, że trzeba będzie je wyłączyć tak czy inaczej. Stracą te swoje, nazwijmy to, resursy i tak dalej, i tak dalej. Może się tak zdarzyć, ale to wtedy będzie oznaczało, że będziemy musieli w jakiś sposób racjonalny racjonować prąd. Po Fukushimie, jak wyłączono w Japonii prawie wszystkie reaktory jądrowe, nastąpiło elementarne racjonowanie energii elektrycznej i nikt tam specjalnego problemu z tym nie miał. Po prostu pojawiała się informacja, że nie będzie dostaw energii na przykład dla klientów indywidualnych w godzinach takich i takich. No i wszyscy to przyjmowali ze spokojem. Ja myślę, że nie dojdzie do takiej sytuacji i nie chciałbym oczywiście, żeby taka sytuacja nastąpiła, ale może się tak zdarzyć, że nie zdążymy zastąpić różnego rodzaju rozwiązań, które będziemy musieli wyłączyć czymś nowym, bo tych nowych rozwiązań za dużo nie ma. Ale w starej polityce energetycznej, która została zastąpiona w lutym tą nową PEP 2040, mówię o tej starej z 2009 roku, tam właśnie na wypadek różnego rodzaju zdarzeń z brakiem prądu
zaplanowano, żeby rozbudować połączenia transgraniczne, żeby były większe możliwości importu, tym samym i eksportu energii. I tak w 2010 miało być 10, 15, 15, 20, 20 i w 2025 25%. I te możliwości przesyłowe wcale nie oznaczały, że mamy tyle prądu importować, bo nie mamy własnego, ale dawały po prostu takie poczucie, znaczy zbudowanie jednego z wyjść, z wentyli bezpieczeństwa, które gdyby tak się zdarzyło, że niestety nie nadążymy, bo jesteśmy w trochę trudniejszej sytuacji niż państwa, inne państwa europejskie w nadganianiu straconego czasu, no to ten import miał być taką możliwością. Ale w nowej polityce nie mówi się o większym imporcie niż 10%. No, być może coś twórca miał na myśli, nie bardzo wiemy co. Ta polityka jest w ogóle, można powiedzieć, taką prezentacją, którą robi doradca i to jeszcze taki początkujący z dużego banku inwestycyjnego i musi przekonać swoich przełożonych, że nadaje się do chodzenia do firmy i prezentowania w imieniu swojej firmy, co ma do przedstawienia. Dobrze, to może tą recenzją PEP-u 2040 zakończmy już tę rozmowę. Ja mam nadzieję, że jednak prądu nie zabraknie w przyszłości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Krzysztof Kilian, były prezes TGE. Dziękuję.